Ostatni mówią w trąbkach wielkich. Benedykt Brandt, urodziłem się 2 kwietnia 1938 w Nowych Polaszkach. Tam się urodziłem i tam mieszkałem do 13 roku życia. Skończyłem tam szkołę podstawową, 7 klas w ciągu 6 lat. Do szkoły miałem bardzo daleko, 3 ponad kilometry. I może stąd się wzięły moje jakieś takie zdolności motoryczne, bo często musiałem biegać do szkoły, żeby się nie spóźnić. No i tutaj pewnie było, to było pewnie źródłem moich takich skromnych sukcesów sportowych w latach późniejszych, emerytalnych. Miałem być następcą ojca, przejąć gospodarstwo po ojcu, ale to były czasy dla rolników bardzo trudne. To był okres największego stalinizmu i rozkułaczania rolników. Ojciec miał 12 hektarów i ja miałem być następcą. Wiedziałem, że to nie jest dla mnie, bo życie na wsi wtedy było bardzo trudne. Ja dokładnie pamiętam okres kolektywizacji, co się działo w tym okresie stalinizmu i udało mi się przekonać mamę, ojca nie, żeby pójść do jakiejkolwiek szkoły. I tak sobie pomyślałem, takim wybiegiem, że do seminarium, bo to słowo to miało takie znaczenie troszeczkę, rodzice byli bardzo głęboko wierzący, ja zresztą też jestem katolikiem. No i potajemnie z siostrą moją starszą, która później była zakonnicą, pojechałem do Pelplina, tam zdawałem egzamin, zostałem przyjęty. Jak przyszło pismo ze szkoły, że jestem przyjęty, ojciec się w końcu zgodził, ale nie było to łatwe. No i tam uczyłem się w małym seminarium duchownym, nazywało się to gryca, dlatego że kasza była podstawowym pokarmem, a gryca to po niemiecku jest, zdaje się, kasza, nie zdaje się, ale na pewno. No i tam byłem 3 lata, niecałe, 3 lata można powiedzieć. Były różne tam sytuacje, nauczyłem się sporo łaciny, bo to była bardzo, taki przedmiot był bardzo ważny, która mi się później przydała, ale miałem tam również przygody takie trochę, które się nie podobały wychowawcom i po pewnym takim zdarzeniu, kiedy pod moim łóżkiem znalazłem notes, notes pisany przez kolegów, którzy ze mną razem spali i siedzieli w ławce, były notatki takie po prostu o charakterze donosicielskim, że to i to i to i to, że Brandt to. Ja te notes znalazłem pod łóżkiem, wezwano mnie do rektora, no i w końcu dostałem naganę. Consilium abeundi, to jest taka nagana, nie bezpośrednie wyrzucenie, ale po polsku to znaczy rada odejścia. No i spakowałem manatki i po paru godzinach pojechałem na dworzec i ten kolega, który mnie później, który na mnie pisał te donosy, dogonił mnie, jak nie widziałem, ktoś mnie tu łapie za ramię. I mówię, Benek, ja Cię przepraszam. I ja się z tym dosyć mocno wzruszyłem. I pamiętam, że ten notes miałem w kieszeni. I jak pociąg odjechał ze stacji, to wrzuciłem go przez okno w to miejsce, gdzie tam jest ta góra, taka, na której zbudowano później ołtarz dla Pawła i papieża naszego Jana Pawła II. I tego netesu nie mam i tego żałuję, bo miałbym fajną pamiątkę. Po studiach pracowałem krótko w Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego. Bardzo krótko dlatego,
że fundator stypendium miał w umowie wpisane, że powinien zabezpieczyć mieszkanie. Mieszkanie nie dostałem, więc to był pretekst, że się zwolniłem i uwolniłem się od tego. W końcu pojechałem dzięki rodzinie, która mnie zaprosiła do Anglii. Tam jakoś potrafiłem się radzić w ten sposób, że miałem dobrą pracę, załatwił mi pracę, zarabiałem dobre pieniądze i te pieniądze miałem w towar i wysłałem do Polski. Tutaj gromadziłem sobie na koncie te pieniądze, za które po 9 miesiącach pobytu w Londynie zbudowałem tutaj w Sobowidzu z moim szwagrem szklarnię. Tam była moja taka baza. Jeszcze mieszkałem wtedy w Oliwie. To było bardzo niedogodne, bo tam mieszkać, tu pracować, to było trudno pilnować. No, ale to był początek pewnych bardzo ważnych zmian w moim życiu. Nadarzyła się okazja, że tu, gdzie w tej chwili siedzimy, mieszkał znajomy już, bo myśmy się trochę znali, pan Zbigniew Rudnik, który miał wypadek i nie mógł pracować na gospodarstwie. Doszliśmy do porozumienia, że wymieniamy się miejscami zamieszkania. Ja przejmuję gospodarstwo, a on przejmuje mój dom. No i od tego czasu zajmowałem się produkcją ogrodniczą. Posadziłem 6 hektarów sadu. To była taka inwestycja troszeczkę może chybiona, no ale dawała z początku jakieś pieniądze. Produkcja szklarniowa była dosyć dobra, ale też były różne potknięcia, bo jednak ja musiałem w ten nowy interes wchodzić bez wiedzy konkretnej. Ale miałem doradców, którzy mnie doradzali, czasem dobrze, czasem źle. W każdym razie przez ten cały czas pracowałem tutaj, nie zmieniałem miejsca pracy, miejsca zamieszkania. Tu się ożeniłem z mieszkanką Sobowidza, młodszą ode mnie o 13 lat. Mam 3 dzieci z byłą żoną. Dzieci są po studiach wyższych. Wszyscy pracują, mają swoje dzieci, mam wnuki. Córka w Sopocie, syn w Warszawie, drugi syn też w Sopocie. Szklarnię zacząłem budować, rozpoczęła się w 1969 roku, jesienią. Były takie przemiarki, ale budowa ruszyła następnego roku, w 1970 roku. I to właśnie był ten rok, kiedy nastąpiły te największe zmiany. A ożeniłem się właśnie z mieszkanką Sobowidza w 1972 roku, czyli to akurat te dwie rzeczy zdarzyły się bardzo prawie w tym samym czasie. Sobowidz wtedy to był jeden wielki PGR. Wszyscy pracowali w PGR-ze, prawie wszyscy. Wtedy jeszcze istniała kolej, Kościerzyna Pszczółki, więc ludzie dojeżdżali do pracy głównie chyba do Gdańska, do Pruszcza. I można powiedzieć, że większość pracowała w PGR-ze, ale sporo również dojeżdżało do pracy do Gdańska. To się powoli zmieniało, kiedy nastąpiły te zmiany późniejsze nasze historyczne, to PGR przestał już funkcjonować. W tej chwili tam jest firma, spółka zdaje się, która się nazywa Polhos. Mieszkańcy tam, niektórzy może pracują, ale mało. Ich dzieci na pewno już pracują gdzie indziej, bo widzę, że samochodami jeżdżą. Znaczy zmieniło się bardzo dużo. Porównując do obecnego czasu, po samochodach to widać. Przed każdym domem stoi kilka samochodów. Kiedyś samochód, kiedy ja tu przyjechałem Oplem z Niemiec, jak wracałem z Anglii, to była w pewnym sensie sensacja. A teraz przed każdym domem 2 samochody, nawet 3. A jeśli chodzi o sam wygląd Sobowidza, no też się zmieniło, bo jest piękna droga. Kiedyś była bruk paskudny, który tylko samochody niszczył. W tej chwili jest asfalt, chodniki są.
domy są ładne, kolorowe. W Sobwidze była zaraz po wojnie i parę lat może była również Rada Narodowa. Więc tutaj te urzędy, które są w tej chwili w Trąbkach, czyli gmina, te urzędy były tutaj w Sobowidzu po wojnie. Więc tutaj jednak troszeczkę to życie było takie bardziej intensywne niż może później, kiedy przestało istnieć. Przenieśli ją później do Trąbek. I w Trąbkach to całe życie, powiedzmy, takie administracyjne i częściowo i może towarzyskie, tam się przeniosło. A kiedy zlikwidowano kolej, to w ogóle Sobowidz był jak na odludziu. Kontaktów nie było wielkich, autobusowe były kontakty, z Pszczółkami w ogóle nie było chyba kontaktów, a kiedyś jak kolej była, to jednak to było bardziej takie zintegrowane. No, było inaczej. Ja, ponieważ mieszkałem tutaj w Gołębiewie Wielkim, to mnie bardziej interesowało Gołębiewo Wielkie, ale w Sobowidzu miałem też klarnię, więc miałem tam też kontakty bardzo liczne, bo pracowników miałem stamtąd, z Sobowidza, którzy u mnie pracowali, no więc trochę wiedziałem, co tam się dzieje, ale życie było takie raczej szare. W stosunku do obecnego nie ma żadnego porównania jednak, nie ma. Te szklarnie prowadziłem do roku 81, bo tak, nastąpiły zmiany polityczne w Polsce. 80 rok, bardzo mocno je przerwałem. Byłem kilka razy przed stocznią, z jabłkami miałem wtedy papierówki i zawoziłem stoczniowcą do bramy, do tej bramy tam, gdzie właśnie trzy krzyże stoją. Oczywiście widziałem policję, która od razu pisała numery i tak dalej, no ale nikt się wtedy nie przejmował tym. No, później, jak powstała już Solidarność, ja tutaj w dalszym ciągu pracowałem na gospodarstwie moim, ale zaraz od początku zaangażowałem się w te sprawy, bo to jakby siedziało we mnie w środku już coś takiego, bo ja z władzą miałem ciągle problemy od 13 roku życia już, powiedzmy. No i tutaj miałem właściwie, nie było żadnego zastanowienia nad tym. Wszyscy mnie tutaj, nawet nie wszyscy, ale rodzina mnie hamowała bardzo mocno, ale to nie było możliwe, żeby zatrzymać. No i pierwsze nasze władze były w hotelu Morskim we Wrzeszczu. Nasza organizacja rolnicza miała tam pokoik, i tam mieliśmy swoje biuro, Wałęsa tam nam udostępnił te rzeczy. Chodziłem tam na dyżury raz w tygodniu. Organizowałem kółka. Pamiętam, że ja zorganizowałem 9 gminnych związków w poszczególnych gminach. Pamiętam, że Pszczółki, Pruszcz, Skarszewic, Starakiszewa, Trąbki Wielkie. Praca była, mnie bardzo, bardzo mnie wciągnęła. I kosztem niestety jednak tej mojej szklarni, ale jakoś to funkcjonowało. No i żyło się nieźle. Rodzina chyba też była żywa jakoś na pewnym poziomie. No i zaczął się ten okres polityczny, bardzo gorący. Mnie udało się zorganizować dnia 21 stycznia 1981 roku w Auli Politechniki Gdańskiej zjazd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarności, Rolników Indywidualnych to się wtedy nazywało. Zjazd odbył się w gmachu Auli Politechniki Gdańskiej, rektor nam udostępnił. Ulotki roznoszone były na dworcach autobusowych. Bardzo dużo zjechało się osób. Mam z tego zjazdu protokół obszerny, który pisała pani Pasierbska. Nazwisko wtedy było dosyć znane, ona już nie żyje. Mam ten protokół i mam również nagrany cały ten zjazd i przemówienie Lecha Wałęsy. Taśma jest u mnie, nikt o tym w ogóle nie wie, tylko moi najbliżsi. To jest jedyna taśma, która jest z tego zjazdu.
próbowano mi tę taśmę kiedyś tam odebrać, bo myśleli, podejrzewali, że ja mam, ale jakoś mi się udało ją zachować. Zaangażowałem się w pracę bardzo mocno i pewnie zauważyli to esbecy, którzy mnie nachodzili. Było to męczące. Żona bała się, uciekała do domu. Dzieci jeszcze małe, ale pracowników moich angażowano, werbowano. Powiedzieli mi dopiero po stanie wojennym, że ich też werbowano, mieli pisać numery samochodów. No i ciągle tu były na jakieś najazdy. Nadszedł 13 grudzień. Dokładnie pamiętam, że 12 grudnia była temperatura plusowa. Akurat miałem tutaj chyba kolegów, mi sobie tam troszeczkę popijali alkoholu. Jeden dzwonił później o godzinie 11:30, kolega Jurek. Benek, uważaj, bo tutaj widzę na naszej ulicy pełno czołgów jeździ. Ja myślałem, że to jest żart jakiś, bo on też takim zatrzymanym tonem to mówił. Okazało się, że to były rzeczywiście czołgi. 12 grudnia już wieczorem na Uruni czołgi sunęły ulicami do Gdańska. Nic, ja się tam śmiałem z tego, że to jest jakiś żart. Idę spać. Rano budzi mnie o godzinie 6:30, mniej więcej w tym czasie. Ktoś dzwoni do drzwi. Otwieram drzwi, patrzę, są policja. Jeden policjant i dwóch cywili i samochód. Później okazało się, że na ulicy jest drugi samochód. Aż dwa samochody musiały po mnie przejechać, to się dziwię trochę do dzisiaj. No i byli bardzo uprzejmi. Poczęstowałem ich kawą, żona powiedziała kawą czy herbatą. To nawet trwało dosyć długo, chyba godzinę. Byli tu u mnie, telewizję włączyłem, patrzę, Jaruzelski ogłasza stan wojenny. I oni powiedzieli, widzi pan, w jakiej sprawie jesteśmy? No, nie było dyskusji, uciekać nie było gdzie, bo w jaki sposób można, gdybym wcześniej wiedział, może to bym się gdzieś skrył. Dobra, zabrali mnie, pojechaliśmy do Pruszcza. Pruszcz tu pełno wojska, policji i ZOMO. Do komendy i tam zaprowadzili nas na komendę i tam ciasno było w tych pokojach, tam gdzie się dało, to porozmieszczano nas, a szpalery policji stało wszędzie na zewnątrz. Tam parę godzin czekaliśmy, po południu piękne słońce było, bieluteńko, bo śnieg spadł i mróz był, do samochodu. Taki policyjny samochód, że tam nic nie było widać, takie stare graty. Spary tam może jakieś były i jedziemy. Nikt nie wiedział dokąd, bo nie było widać niczego. To było wszystko dzielone, od kabiny oddzielone było. No, jedni mówią, że na wschód, jedni mówią, że na zachód. Nikt nie wiedział. Wszędzie było, jak gdzieś tam widziałeś szpary, to biało było. I dojechaliśmy w końcu do celu, do Strzebielinka. Tam to była godzina już wieczorna. 16, 17, już było chyba ciemno. Tam nas ustawili w szeregi, taki dwuszereg i tam myśmy stali też parę godzin, bo odciski palców brano, zdjęcia robiono z lewej, z prawej strony. No i odciski, tak jak przestępców normalnych. Później zaprowadzono nas do celi, bo to było sporo nas. No i ja dostałem ten numer 11. 11 osób akurat było też w tej celi. No i tam wręczono nam te ubrania jakieś takie biwaczne. No i łóżka. To było właściwie takie lekkie więzienie. To był obóz dla pracowników, więźniów, którzy budowali Żarnowiec. Tam, gdzie miała ta elektrownia powstać. I oni tam na ten czas wypędzili, znaczy przenieśli ich i myśmy tam byli w tym więzieniu. Tych takich, powiedzmy, z terenu działaczy wożono do Pruszcza, a prawdopodobnie
tych większych działaczy, jak Karol Modzelewski, oni brali udział w tym zjeździe w Solidarności i prawdopodobnie tam większość wyłapali i w Grand Hotelu, bo tam też chyba byli, niektórzy nocowali. I on był również tego samego dnia internowany w tym 13 grudnia, tej nocy. Tam był więcej, ja mam tu nazwiska, tam są wymienione, tam wielu działaczy. O, Rybicki, Arkadiusz Arym Rybicki, ze mną też był w celi. Oni tam byli akurat ci działacze wielkiego kalibru, oni byli tam chyba do świąt, albo zaraz po świętach ich zabrano do innych obozów. Bo Rybicki był do końca, jak ja byłem. Modzelewski też do świąt był, pamiętam, że była Wigilia jeszcze i święta, to on był też, po świętach ich zabrano. O, było jeszcze ciekawe nazwisko, jedno aktor. Kiszkis. No, bardzo sympatyczna postać, bardzo fajny, bardzo miły. Jego żona też była internowana. On był w mojej celi też. Myśmy się tak zaprzyjaźnili nawet trochę, parę razy żeśmy się spotykali. Spotkaliśmy się ostatnio właśnie z panią Haliną Winiarską, bo jego żona też aktorką jest, w Urzędzie Wojewódzkim, kiedy wręczano nam krzyż. Ten, za wolność i solidarność. Prezydent Komorowski nam to przydzielił. I tam ją ostatnio spotkałem i Kiszkisa też. Ale w tej chwili nie wiem. Wiem, że ona była dosyć chorowita, ale bardzo sympatycznie wspominam znajomość z nimi, bo parę razy się z nimi spotykałem jeszcze później. Ja byłem tam do 8 marca. Przychodzili tam oczywiście funkcjonariusze cywilni, którzy tam próbowali zwabić nas, zwerbować nas do współpracy i tak dalej. Parę razy to miało miejsce. No i 7 marca, tak, pamiętam, Dzień Kobiet był następnego dnia. Wróciłem do domu. No, najważniejsze jest to, że wróciłem cały i zdrowy. Nie byłem przeziębiony, czułem się dobrze, ale tutaj w moim gospodarstwie była kompletna ruina. Żona, jak mnie aresztowano, jak mnie zabrano, żona przestraszona, pojechała z dziećmi do rodziców, w Sobowidzu byli, mieszkali rodzice. Tu został pracownik, ja nawet nie zdążyłem mu przekazać, co ma robić. I tu wszystko zamarzło. Sobowidz od razu zamarzł, wszystkie rury popękały, piece popękały, nawet ciągnik zamarzł, blok pękł. W Sobowidze było troszeczkę inaczej, bo tam mój teść mieszkał i on próbował tam ratować, co się da, ale on nie miał jednak pojęcia dużego o paleniu w piecu tym dużym. Te piece trzeba było czyścić, a czyścić piece potrafił tylko ten jeden pracownik, który tutaj miał pilnować. Byłoby lepiej, gdyby on jednak te piece robił, ale mniejsza o to. Stało się tak, jak się stało. Tam produkcja prawie całkowicie zmarnowana została. Udało się uratować jakiś tam procent, ale to była kompletna ruina. Byłem mocno tym wszystkim złamany i jakoś nie wiedziałem, co sobie, jak to robić, co z sobą robić i sprzedawałem ziemię, bo chciałem jednak dać tym dzieciom jakieś wykształcenie i sprzedawałem, miałem na szczęście te 20 hektarów i zostało mi 10 i resztę sprzedawałem stopniowo i produkcja rolna była wtedy u mnie tą podstawą taką, zboża siałem i tak dalej. Sad też zlikwidowałem, bo już były odmiany zupełnie nieprzydatne, inne już następowały. Także w tym czasie, kiedy nastąpiły te zmiany, najgorszą rzeczą było dla mnie ruina mojego gospodarstwa. Włożyłem tutaj bardzo dużo pracy, trudu i to wszystko runęło, no, nie do odrobienia.
tej chwili mam siedlisko, hektar 15, znaczy hektar przecinek 15 i właściwie niczego nie uprawiam. Hoduję kwiaty dla siebie, sadzę kwiaty, pilnuję troszeczkę obejścia, mam staw rybny. Ważne to, że dopisuje mi zdrowie i nie wiem skąd to zdrowie się wzięło, bo ja się cały czas czuję bardzo dobrze. Zajmuję się trochę sportem i w tej dziedzinie mam wyniki na skalę krajową, bo jestem mistrzem Polski w trójboju sprinterskim. W tym roku osiągnąłem taki sukces. Wcześniej trochę wiosną, 3 wicemistrzostwa w rzutach, takich nietypowych w Sopocie. No i od czasu do czasu startuję w różnych takich imprezach i zawsze coś tam wygrywam i mam sporo pucharów. No teraz jestem człowiekiem, że tak powiem, wolnym, jak ptak. Mam już spotkania różne ciekawe, trochę się zaangażowałem w ten klub nasz seniorów. Organizuję tutaj czasem w domu jakieś spotkania. O, raz w roku organizujemy takie obowiązkowo grillowanie. I przy okazji takie różne zawody sportowe, tam rzucanie lotkami, rzucanie tam kulą, czy tam strzelaniem. Mam tu taką strzelnicę i teraz w tym tygodniu będzie też takie spotkanie. No i jest fajnie. Mamy wieczorki taneczne, mamy tam... A ja się czuję jeszcze na zdrowiu całkiem dobrze i jest mi bardzo dobrze.